Właśnie, widzowie, przypomniało mi się teraz, co myślicie o tym, co myślicie o tym, że Diamond wraca do dużych federacji bić się. Nie dawało mi to spać. Mega zdenerwowany byłem. Daj mi się napić, muszę przepić to gówno. Który raz już wraca? I właśnie, to jest najgroźniejsze. Bo to, że odwraca i da się pobić znowu ten śmieć Najman, nie ma żadnego znaczenia dla nikogo. Ale najgorsze jest to, że oni go promują. Czemu? Cho ja patrzyłem jakieś shorty mi się potem wyświetlały, że tam Najman jest i się ludzie cieszą i w komentarzach Czekam na tą walkę, najlepsza walka, w końcu któryś z nich wygra, Murański vs Najman i tak dalej. Ludzie pieprzą takie głupoty, ale ja zdenerwowany jestem. Jak ludzie szybko zapominają? Minął chociaż rok od kiedy Najman promował mafię, mafiozę Pruszkowskiego, czyli... Nawet iluś mafiozów? Ile minęło czasu od kiedy miał walkę wieczoru w boksie, a chłopa przewracał i bił w parterze? I ludzie przecież go nienawidzili jeszcze niedawno. A teraz się cieszą, że się będzie bił? Przyspieszone. Powinni nigdy go już się wskrzeszać. Co to ma być? To, to nie ludzie, tylko wynająte NPC-ty z Turcji, tak piszą komentarze. Kurde. Może lepiej właśnie w takie coś wierzyć, żeby się aż tak nie denerwować. HL ogłasza, że jeśli najman przegra i nie dotrwa do drugiej rundy, to je dostaje wynagrodzenia. Gdy, gdy o tym pomyśle, mówili mi na spotkaniu, myślałem, że to żart. Czyli prawdopodobnie najman walki z dwoma niskorosłymi nisko też nie było żartem. Wardega tak napisał, że się z dwoma niskorosłymi będzie bił. Najman? Ale nie podoba mi się to naprawdę, bo. Ja sobie tak pomyślałem, że spoko. Zobaczymy jak Naimon dostaje w ten głupi rej, no jest to nawet zabawne, któryś raz to oglądać. Tylko najgorsze jest to, że on przez te wszystkie rzeczy, które zrobił i tak największa, albo druga największa federacja w Polsce, go promuje, takiego śmiecia. Nie powinno czegoś takiego być. Chłopot odpieprzał takie gówna. A i tak go biorą, bo zarobi jakieś tam pieniądze. A jeszcze przecież pieprzyli, że są w dobrych yy, porozumieniu z swoim MMA. Czyli Fame MMA musiało się w pewnym sensie zgodzić na to, żeby dalej współpracować, dalej wypożyczać sobie zawodników między sobą i tak dalej. I przecież Fame ma tak krytykowało, więc może się okazać, że na przykład Prime. MMA upadnie, to Hailik weźmie kamerzystę, bo przecież fame MMA go nie weźmie, bo już się tak zapierali, ale tam po cichu się dogadają i na przykład Hailik weźmie kamerzystę albo innego z, z bandziora z Pruszkowa czemu nie? No bo przecież fajnie jak dostaje w mordę taki typ, przecież każdy chce, żeby taki typ dostał w mordę, ale to jest pieprzone, oni zarabiają na tym siano, oni dostają w mordę, ale zarabiają takie pieniądze za to i promują ich i oni potem pieprzą te rzeczy na tych konferencjach to jest pieprzony. Mnie chcą? Do mnie kiedyś pisało, jak się to nazywało, co się na materacach bili w szkole. Ale naprawdę, widzowie, bo przecież jest obrzydliwe. No tak nagłośniali na całą polskę tego najmana. co on odwala. W sumie po chwili biorą go do największej federacji w Polsce, i się bił. I dostaje za to potężne siano. Przecież jest chore. Powinni usunąć tego najmana raz na zawsze z internetu i tyle. to jeszcze z Murańskim? Ten Murański. No poza tym, że obrażał to dziecko, w sumie jest, no on po prostu jest zadymiarzem, nie pamiętam czy on aż takie krzywe akcje robił jak Najman, tak szczerze nie pamiętam, bo tak nie śledziłem Murańskiego. Więc ciężko mi się tu wypowiadać o Murańskim, Legia Cudzoziemska, to że tam on opowiada bajki to jest inna sprawa, Najman nie opowiadał bajek, tylko Najman realizował jakieś popieprzone fantazje w rzeczywistości. To jest różnica jednak, dlatego Najmana powinni usunąć całkowicie, a co do Murańskiego, to nie wiem, no, nie jest chyba szkodliwy, nie wiem. Nie śledzę go aż tak, więc nie chcę aż tak mówić, ale, ale no, Najman w porównaniu do Murańskiego to jest niebo, a ziemia z tym co robili. Więc mimo wszystko, <grytanie> Najman obrońca <grytanie> Częstochowy, no według mnie powinien zostać w tej częstochowej już się nigdy nie wychylać i tyle. Byłoby najlepiej dla ludzkości. Nie wiem, jak szybko ludzie zapominają i pod tymi szotami zajmują się cieszą, że najman znowu dostanie walkę. Ale fajnie, znowu się przewróci na ten i będzie i, i przegra w pierwszych 10 sekundach, ale fajnie. Zerwał mnie to, Hejlik. Nie wiem, czy będę oglądał kolejne. Pieprze ich. Prime żadnego nie obejrzałem, bo wspierali, angażowali kamerzystę i chyba jeszcze paru innych. Przypiję przy ludzi, i dużo ludzi wydaje mi się nie kupowało przez to tych gal. Nawet jak tam były pseudodymy, to przecież ludzi brali takich, że aż opluć było szkoda. Highlink będzie oglądał chyba jak Malik Fame kiedyś. No, ja chyba tym razem też się na to skuszę, jeżeli najman się będzie bił. Pieprzyć go. Fajnie, bo i tak nie wytrzyma 3 minut, więc nic nie zarobi. To i tak nie ma sensu. Bo to coraz bardziej skrajność można I coraz bardziej, coraz bardziej. Nie powinien po prostu brać tego najmana, nigdy już. Po tym, co odwalał. Przecież to było tak niedawno! Nie da się nikogo skancelować z neta? Musiałbyś dostać bana na wszystkich dużych platformach? Ety, TTV, i TikTok, FB? Nie da się. Nie. To zależy od osoby. Przecież Andrew Tate został w ten sposób... Zamieciony pod dywan, a i tak y, jest bardzo popularny. Więc to nie jest. Nyman nie ma żadnej, jakby, platformy, na której może głosić swoje pieprzone poglądy, poza y, filmikami na YouTube, gdzie mówi, że Lewandowski powinien kopać lewą, a nie prawą, to by trafił Karnego. Ale i tak tego praktycznie nikt nie ogląda. Najman nie istniał w internecie. Teraz go z krzesza. To nie, on już był zniszczony w internecie. Heilig go wskrzesza, rozumiesz? Ten człowiek już nie istniał w internecie, on już nikogo nie obchodził. On już powoli wygasał. A oni go wskrzeszają. To, że oglądało go nadal 50 osób, to nie miało znaczenia. On już nie istniał. Oni go wskrzeszają, to jest problem. Po co ja gadam o tym najmanie? Ja w porównaniu do Heilig nie mam co sięgu, więc mogę powiedzieć, a i tak na nic sobie nie wpłynie. Po prostu chciałem z wami o tym podyskutować. Jestem ciekawy, jakie wasze jest zdanie na ten temat, może napiszcie. Jakieś ciekawe zdania. Oni wskrzesili, ale oni go wskrzesili, bo Murański jest wolny przed Wardęgę. Przez Wardęgę, a że Muran i Najman mają aferę to wiesz, Hailik korzysta na kon kontrowersji. No właśnie, to jest problem, że połasił się Hailik na coś takiego, gdzie w sumie do tej pory Hailik wydawał się właśnie tak, że nie było aż takich kontrowersji, a i tak mieli bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo tam Poziom walk był wyższy niż fame. I nagle coś takiego odwalają. Co im aż tak spadły wyniki? Uważam, że Najman w ogóle tego pieprzyć proszę zagrać w FNAF. <laughs> Ale co ty pieprzysz? Dobra, wystarczy o tym najmanie w takim razie. HUSalia! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husalia!